Wygraliśmy bardzo ważne spotkanie. Nic nie zapowiadało takiego wyniku po pierwszej połowie, chociaż uważam, że graliśmy dobrze. Natomiast no, nie mamy czasu na to, żeby celebrować to zwycięstwo. We wtorek już kolejne spotkanie. Trzeba się dobrze zregenerować, bo po Zagłębiu Lubin już w piątek gramy kolejne i też zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, jak chłopaki się zregenerują, bo to zostawi na pewno ślad, jeśli chodzi o aspekt fizyczny. Natomiast jeśli chodzi o aspekt mentalny, to zawsze w takiej sytuacji zwycięstwo pomaga w tym, aby zawodnik indywidualnie, drużyna jako całość nabrała pewności siebie, wiary we własne umiejętności. Takich spotkań jest niezbyt wiele w naszej lidze, natomiast no, jest wiele niespodzianek, przede wszystkim typu, że w jednym meczu drużyna gra dobrze, nie mówię tylko o nas. W kolejnym spotkaniu wydaje się, że to zupełnie inny zespół. Obserwując naszą ligę, takie sytuacje zdarzają się dość często. One moim zdaniem są spowodowane stanem emocjonalnym zawodników, w zależności od tego, kto w jakim stanie przystępuje do danego spotkania i jak ono się ułoży. Dziękuję. No, dziękuję, prosimy o pytania. Nie było pokusy, żeby Adriana wpuścić troszeczkę szybciej, na przykład, nie wiem, już po trzeciej bramce? Myśleliśmy nad zmianami, mając na uwadze to, że mamy we wtorek spotkanie, to, że na przykład nasi stoperzy mają kartki, natomiast nie mamy tam kogo wystawić. Stąd też zmiana Aleksa trochę później. Nie, wydaje mi się, że jest ok, bo nawet 3-0 jedna bramka zawsze powoduje, że przeciwnik gdzieś tam rzuca wszystko na szale. Natomiast po 4-0 uspokajałem drużynę, żeby nie szalała za bardzo. Gdybyśmy grali za tydzień, oczywiście trzeba się wyżyć w takim spotkaniu, bo tak jak powiedziałem, nie zawsze się gra takie mecze. Natomiast drużyna doświadczona przy tak wysokim wyniku powinna po prostu umieć oszczędzać siły na kolejne spotkanie. To też jest inteligencja. Proszę? Janusz Kołodziej, PK24. Powrócę do wczorajszego naszej konferencji, mówię naszej, bo rozmawialiśmy również z kolegami. Teraz strukturze to pytanie i sam odpowiem. Udało się panu dotrzeć do tych głównych winowajców, bo dzisiaj Kamil 3 bramki, Riota 2. Ta radość, jak ten zespół sobie gratulował, to było to. I klucz do sukcesu, oczywiście teraz podejrzewam, że wiadro zimnej wody pan będzie miał w prawej ręce. Nic jeszcze nie osiągnęliśmy, mamy po prostu 3 punkty więcej, czy tak? Zgadzam się, nic dodać, nic ująć. Piotr Janacka z Prowadowska. Panie trenerze, chciałem zapytać, czy Augusto jest już gotowy do gry przez 90 minut, bo nie ukrywam, że nas tutaj zaskoczyło to, że grał Mateusz Janowski, który w Gliwicach, mówmy się, nie wypadza dobrze. Chodziło o to, żeby Mateusza odbudować. Czy Augusto nie jest dobry na 90 minut? Augusto dosyć długo nie grał. Wydaje mi się, że nie jest na 90 minut, chociaż podejrzewam, że wytrzymałby spotkanie, bo taka sytuacja chyba miała miejsce już z Termaliką, kiedy nie grał po kontuzji, dosyć długo wszedł i wytrzymał cały mecz. Decyzja o tym, że Lewandowski, a nie Augusto, z prostego powodu. Bardzo szybkie skrzydła. Mateusz Lewandowski jest zdecydowanie szybszym zawodnikiem z tego powodu. No tam Miłosz był już. Tak. No nie, z jednej strony Miłosz Przybylski, z drugiej Moneka. No, sprinterzy można powiedzieć. Panie trenerze, przy stanie 3-0 był rzut rożny. Prosił pan Piotrka Celebana na krótką rozmowę. I za chwilę się wybrała, czy to rzeczywiście była taka wskazówka, która zaowocowała tą bramką? Chodzi o rozegranie tego całego fragmentu? Nie. To był ten moment, kiedy mówiłem, że powinniśmy bardziej kontrolować mecz, grając piłką, bez konieczności zdobywania terenu, już myśląc o wtorkowym meczu. Czyli nie posłuchał pana? Nie, nastaje fragment i tak miał wejść i tak. Natomiast no,
to, co mieliśmy robić po tym. No ale wyglądało to tak, jakby się ułożył. Tak akurat, że szczerze ubrany. Ale nie, no nie będę sobie przypinał. Nie, nie. Już miałem krzyczeć, że Kowacewicz nie umie dokopnąć na środek. Okazuje się, że ćwiczony. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Pan Sosiela, domyślam się, że tylko powiem, panie trenerze. Zdradzi pan, co się działo przez ten ostatni tydzień po ostatniej kolejce? Jak się mobilizowaliście? Bo przyznam szczerze, że nie pamiętam, kiedy Śląsk wygrał tak ambitnie dzisiaj. Już abstrahując od wyniku. Co się działo? Nie było paniki. Nie było jakiegoś chaosu, tylko spokojna praca. Były rozmowy, drużyna rozmawiała ze sobą na osobnym spotkaniu, bez trenerów. Zorganizowaliśmy tą konferencję taką przez Skype'a z japońskim trenerem, który mówi bardzo dobrze po hiszpańsku i porozmawialiśmy sobie tak naprawdę z Morioką. To jak on się czuje, co mu przeszkadza w tym, żeby dojść do swojej optymalnej formy. Mówimy, że stać go na wiele. On mógł nam powiedzieć też, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Widać, że to było dobre, to było pozytywne. Szczególnie Morioka był bardzo, bardzo zaskoczony taką sytuacją, ale jednocześnie bardzo zadowolony. Zresztą tego samego dnia ponad godzinę rozmawiał z tym trenerem we własnym języku, gdzie już chyba o tym mówiłem, okazało się, że mieszkają bardzo blisko siebie w Japonii, 10 minut drogi. Jeśli nie masz więcej pytań, to przepraszam, Cyprian. Natomiast idąc dalej tym śladem, Łukasz Biliński już było widać, dla mnie był jednym z lepszych zawodników w tym przegranym spotkaniu z Piastem w Gliwice i dzisiaj tą zwyżkę formy potwierdził. Przede wszystkim tego wyjścia, wyprzedzanie środkowych obrońców wreszcie, ktoś w Śląsku umie to robić. Zobaczymy jak długo. Oj, długo teraz. Oby, ja tak szybko nie wpadam ani w histerię po porażkach, ani w euforię po zwycięstwa, bo wiem, że piłka uczy pokory. Panie trenerze, też ja tak szybciutko, tylko Cyprian Dmowski z Gazety Wrocławskiej. Może pan zdradzić, co Moriocy przeszkadzało? Co on tam powiedział takiego, co mu najbardziej przeszkadzało, co było najgorsze, najtrudniejsze? Mogę powiedzieć tylko, że sprawy pozasportowe. Temperatura, zimno, nie było wiosny w Polsce. Wiśnie nie kwitły. Wiśnie się opóźnią w tym roku. Z temperaturą gramy, ona jest częścią. Panie trenerze, a jeszcze tak pociągnę troszeczkę za język. Dużo tego było, tych jego problemów? Czy to takie typowe piłkarskie? Oj, już byś... No ciekaw jestem po prostu. Ale Cyprian redaguje kronikę towarzyską, musi mieć coś do napisać. To może tak, bolało go cokolwiek innego poza sprawami kontraktowymi i jego przyszłością? Dajcie spokój. No dobra, dziękujemy. No 6-0 było, no niech trochę się rozluźni, powie trochę tak. Ja jestem rozluźniony. Ja lubię grać z drużyną, być blisko ławki. Nieraz się zdarza, gdzieś tam z tyłu słyszysz, że coś ci mówią, najłatwiej by się było schować gdzieś. Ja tego nie robię, natomiast jak zauważyliście w tym spotkaniu, w końcówce już nie byłem przy linii dość często, tylko siedziałem na ławce. Od czasu do czasu taki bardzo spokojny mecz też się przydaje dla serducha. Nam też. Proszę nam wierzyć. Wierzę. Niełatwo widzą. Jest ganić, nawet jak są powody. Każdemu fanowi Śląska na pewno dokładnie. Dzisiaj było przyjemnie przyjść na mecz i oglądać.